Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny już 18 odcinek z naszej serii Sąsiedzi z Lubelszczyzny na Lubelskiej Linii V3. Wraz ze mną jest Kopek. Siemanko wszystkim. Oraz Marcin. Dobry. Oraz Filip. Kur, ale piękny wieczór. Och, no pięknie, zachwycący jak w mordę strzelił. I dziś fajny odcinek, mianowicie nowy nabytek u mnie na farmie! Fanfary! Dobra, a co robię ze starym krystalem? Oczywiście tu założyłem wąskie opony, bo będzie oczywiście potrzebny... Oczywiście na złom. Oczywiście będzie potrzebny Kasprowi na PGR-ze, ponieważ ma przedni napęd, więc na wąskich oponach do oprysku będzie miał sebras. Także Kopek już się udaje do siebie na farmę, jak mu się uda. A ja bierę... Może. Ja se wezmę malucha. I pojadę po nowy nabytek, czyli po tego krystala. Oczywiście dziś akcja, oczywiście dzisiaj na kosy dalej lecimy, w sensie już zagrabianie i tak dalej. Więc jak ktoś Marcin będzie mi jeszcze przetrząsał łąkę koło pola numer 2. A ty nie masz już przetrząsniętego? Jeszcze to nie. To już biorę. Dobra, pozwolę, że cię Kopek wyprzedzę. Pozwolę, że nie będę na ciebie patrzył, bo ty masz straszne lagi. Dobra, to ja zaczynam zbierać shit. Okej. No, także... Filip będzie sobie zbierał już tą swoją samozbierającą. Ja będę jechał teraz po krystala, potem po zgrabiareczkę do Filipa i będziemy sobie zgrabiać, tak? Dokładnie. A Marcin będzie mi przetrząsał. Dokładnie. Dalej, także bardzo fajnie się jakoś udaje. No, a z Kopkiem niestety dalej są jakieś problemy i myślę, że to się wszystko rozwiąże wraz z nowym save'em. W sensie nowym save'em na nowej mapie, tak? Tej bardziej zoptymalizowanej. Więc jeszcze gramy na V3, dopiero jak wyjdzie oficjalnie, jak skończę oficjalnie V3.1, dopiero będę mógł cośkolwiek tam zrobić. Boże, muszę sobie włączyć światełka. Jakie to dno wala, daj spokój. Dobra, oczywiście idziemy do sklepu, tutaj krystal już dla mnie gotowy. Gdzieś tu powinienem czekać. Dobra, o jest, już stoi, dobra. Także fajnie sobie gdzieś tutaj zaparkujemy. Okej. No, dobra, zmieściłem się idealnie w poprzek, jak na prawdziwego molocha przystało. Salumy. Oj, dobra. No, także Fiastowe się 6P, Fiastowe się 6P. Dobra, wchodzimy tutaj do krystala. O, dobra, drzwiami dostałem już na samym wejściu. Zamykamy sobie drzwi. O, chciałem, żebyście dosłyszeli, jak on odpala pięknie. Dobra, to oczywiście to jest krystal, Zetor krystal 12.0.11, także no po prostu miodzio, takie sobie ustawiłem wszystkiego parametry, więc wydaje mi się, że jest całkiem spoko. No i jeszcze tym bardziej, że teraz będę miał okazję go przetestować właśnie na pracach polowych od razu. W sumie będzie szedł, będzie chodził z niemałą zgrabiareczką, więc... Znaczy z niemałą, no nie jeszcze w farmingu, ale jednak niemało. W ogóle chłopaki, opowiadać co jeszcze was słuchać. No coś zmieniło u nas na gospodarce? Coś planujecie, jakieś nowe inwestycje? 60 sobie bzioczy. O. Kupiłem dodatkową kurę. No, no i fajnie, widzicie, wszystko się ładnie... Może ta sztuka nie zginie. Może Helena już jej nie zabije na rosół. Bo wiem, z tego co wiem, to Helena chyba bardzo lubi rosół. Bardzo. Po 3 sztuki na sobotę zabija. Ej, to mam fajne rozwiązanie. No? Drop rosół z Heleny po problemie. Oj, ej, dobra, teraz się będzie wywar. Człowieku, no to ja rosół będę miał już na całe życie. O matko boska. Dobra, Marcin, ty jedziesz coś tam na polu, tak? Czy jeszcze jedziesz? Czekaj, ja spróbuję na tym, na zakręcie wyrobić. Aha, dobra, czyli Marcin zawsze na tym zakręcie mam największe lagi. No, nie, ja oczywiście rozumiem ciebie. Także to nie ma problemu. Dobra. I ten. Już sobie jadę do Filipa oczywiście, po tą ładną, piękną zgrabiareczkę. Oczywiście karuzelową Pottingera, tak? Więc zobaczymy, czy to wszystko będzie się ładnie zgrywało. Co tego? Ja tam przychodzę na ten swój plan, nie? Co tam? A, dobra, się... dobra. Dobra. Także Kasper jedzie w delegację. Ej, da radę zrobić kiszonkę, czy tylko z mokrego? No tak. No, można.
Dobra, muszę sobie cofnąć. Ej, chyba ci się czat wyświetlił. No. Ciekawe co ludzie na to... Nie, w sumie to nie wiem. W ogóle... O nie, Filip, jak mogłeś. Co? Będę zgrał takim brudnym. No sorry. Taki... Nie stać go na Kershera. A ja mam Kershera. Dobra, w sumie jeszcze walić. Jadę już na ten. W ogóle oni to są cygany, nie? Ja sobie zarabiam hajs, a oni sros jakieś nowe traktorki bzdety. Ej, no ale to akurat ja sobie musiałem kupić, bo ten Kasper potrzebował nowy traktor, a ja po prostu miałem na zastępcie mieć. Wykorzystujecie mnie na tej wsi. Ale ty to, ale ty to sobie człowieku zrobiłeś generalny. Ale ty to sobie człowieku zrobiłeś generalny remont 60, no i co chcesz? No właśnie, jakby nie było, Filip. Pamiętasz? Mam ci przypomnieć? A to no. Nie są tanie rzeczy. No. Wiesz ile kosztuje lakier? To z 200. Ale ja to robiłem na własnej farmie, bez do sprowadzania złomstwa, nie? No co kto sprowadza złomstwo? Ja nic sprowadzałem. Nie sprowadzę, to cię nie przemawiam. No nie chcę wskazywać na sklep, co tam stoi i się błyszcze jak psu jajca, nie? Ej, nie wiem czy teraz tutaj na tych działać, w sensie na tych łąkach, czy jechać tam koło 32. W sumie dobra. Nie zmieniaj tematu. Ale ty jesteś kurde żłob, nie? Ja sam się nie będę na ten temat udzielał. Dlaczego? Bo ty jesteś... Podyskutuj. Ty jesteś kurczę, nie wiem, z sobą nie mam o czym rozmawiać. No jaki? Dobra, idź tam na biogaz, wójć to wszystko. Dobra, się robi. Robi, panie prezydencie. No. Właśnie, ej! Podsunęliście mi świetny pomysł. Wybory na wójta gminy? Na sołtysa, w sensie. Tylko pamiętaj, że mamy dwie wsie. Tak, mów wszystko na odcinku, Filip. No tak, no co? Ludzie, właśnie. I właśnie o to chodzi! Ludzie, wy wybierajcie w komentarzach, kto będzie sołtysem. Na Jankowicach i na Łomży. Na Jankowicach jestem ja, Filip. I Wozu. A w Jankowicach jest Marcin i... Kopek. I Marcin. No. Także ludzie. Genialne to jest, kurczę, to mi się udało akurat. Jeżeli zostanę sołtysem wsi Łomża, chyba tak dobrze pamiętam. No, bardziej miasteczka. Miasteczko Łomża. Marcin, wysiadaj z traktora szybko. Jeżeli zostanę wsi Łomża, to zrobię... Nie wiem, wszystko. Marcin. Narysujesz pasy. I dodasz... Cześć podać. Dodasz chorobu. Cześć. Dobra, co tam porabiasz, sąsiad? A jadę sobie metyzytem temu żulowi pomóc. A, na łoneczki śmigasz. Dobra. Jakiemu żulowi? Przecież Filip jest w robocie, on już skończył łąki. Nie no, wiesz, wypraszam sobie, jak będę w garniturku na pole jeżdżę, nie? O kurczę, jaki bogacz, nie? Patrzcie. Dobra, czekaj Marcin, ja pierwszy jadę, panie mają pierwszeństwo, nie? Panie. Człowieku, ty to szalony jesteś, taką samą zbierajkę do klekota zapiąłeś, ty to szalony. Marcin, jesteś. Że tak zapytam. Ja do klekota wszystko zapytam. Marcin. To. Tak zapytam, po jakiego grzyba tu jedziesz? Mówiłeś, że masz... Mówiłem na pole, na łąkę koło pole numer 2. To jedzie z pole numer 2. Ty ja niewylednie mówię? Oj, czepiasz się, prawie. No, fakt, prawie trafił, faktycznie. Czekaj, gdzie jest pole numer 2? No masz pole numer 2, takie duże! Lewy dolny. Małe. Dobra, sorry, wracam. Luźna guma, gościu, jedź. Czekaj. Nie patrz na mnie. Dobra, nie patrzę na ciebie, skąd? Dzięki Bogu. Ogólnie ten, będę starał się chyba w kostki to zrobić sobie, tak dla siebie. Albo nie, w sumie, może... Dobra, w sumie walić, wszystko się na biogaz weźmie, nie? Bo to pierwszy pokos, to jakoś tak specjalnie. Ja bardziej potrzebuję słomy teraz, do tych świniów. No to też, to po co ci trawa? No właśnie nie wiem, ale jest akcja się na kosy, więc czemu nie skorzystać z takiej okazji, no, proszę cię. W sumie dla ciebie to, po to jest trawa, ta jest nawet dla mnie przetrząsaczka. 2000 pingu miałem, no właśnie, dokładnie tak. Nie no, ale zrobi się do akcji, fajnie już. Kurczę, ale ten krystal jest naprawdę świetny, nie? Jestem dumny posiadaczem tego traktora. Ruska moc lepsza. Nie, tam ruska moc. Ej, słychać mnie? Polska moc, tylko Ursus. Trochę. Ok. Dobra,
GPS-a czy osoby odpalić, to teraz w ogóle w lewo. Nie, że coś tak się nazywał, ale z tego co wiem, to planuję tutaj właśnie na tej Lubelskiej u nas wykopać te rowy melioracyjne całe. Ponoć no, ma przebiegać przez któreś z naszych łąk, jeszcze nie wiadomo przez które. Ale ma być. Także no zobaczymy. Trzeba będzie jakieś już kminić, które to jechać do którego miejsca, nie? No. I meteorolodzy zresztą zapowiadali obfite opady deszczu, więc trochę błota może się pojawić. To powiem ci, że ty to dobry jesteś. No. To jest taki clip a noise. No, dobra. Lecimy dalej, oczywiście. Nie ma stania. Czas. Dobra, to jest pomysł, nie powiem tego. Chyba zgrabiania. Wybrnąłem. Tylko mamy chyba to samo skojarzenie. No zgrabiania, no co innego, no tak. No Marcin, proszę cię. Dobra, będzie screenshot. Uwaga. To jest ale pięknie się przez ten las jedzie. Ej, widać jak się uśmiechnąłem. Ale zrobiłem sobie screenshota. Tobie walne, jak będziesz gdzieś tam ten na biegazowni robił. Nie, on sobie coś zrobił, selfie. Telefon sobie zrobił. No. I teraz ja na tą łąkę dojechać, a co tam? No a, drogą do nędy prosto. A, to jest polna droga, dobra. No. Ale miał ten. Co ty, którędy ty jedziesz ty? Czekaj. Koło pol numer 2. Koło pol numer 2, koło pol numer 44, ty weź kurde. Jego, czemu ty tak ryja piłujesz? Nie wiem. Nie wiem, bo... Wiesz Marcin... co, weź, my sami tą serię poprowadzimy. Dobra. Marcin, nie, no nie przez pole, no proszę, ja akurat tak mam podpaliłem. Czekaj, to serio ma to, nie. O Jezu, proszę. Ej, Zubek, mam fajny pomysł. Full profesjonal, no. Nie odpalaj minimapy, jak my gdzieś jeździmy. Dobra. Nie będzie problemu. Szczególnie jak ty jedziesz do miasta. Dokładnie. Ale już niedługo ten, asfalt wyleją, także... Kolejny spoiler. No jaki spoiler, przecież to jest w odcinkach nagrany, gościu. Widzę, że ty nawet nie wiesz co jest na kanale wrzucane. No. Taki kolega. No. RNDF no. Niegdyś. W ogóle weź kupuj kompa, to by RNDF powróci. To daj mi hajs. Jeśli mam kosy z tej strony Minecraft Let's Play. Nie. O, Zubek, było fajny pomysł. Co, wiem. Nerkę sprzedam. Po co ci? 50 tysięcy moje. No i kurczę, i kombo kupisz jeszcze na Simpsona ci wystarczy. Nie na Simpsona. A na co? Sprzedam Simpsona, kupię komarkę. No, widzisz? Inwestycje na przyszłość. Ciągle się rozwijasz. Filip, jak będziesz na biegazonie, to krzycz, nie? No już raz byłem. Dobra, ale będziesz kolejny raz. Ej, zapomnieliśmy jednej aktualizacji zainstalować. Jakiej? Tej. Inspektora. Znaczy modyfikacji. Nie, a, no to dobra, nie ma sprawy. Ale w sumie na razie nie jest potrzebne za bardzo, nie? Bo tak wiesz, jakby... Oj, że NIF jeszcze nie ma. No, ale to na przyszłość. No na przyszłość tak, na pewno się pojawi ta modyfikacja. No to fajnie będzie widać jak ten, jak coś się robi, tutaj trawa czy coś, to kto ile procent ma, nie? No właśnie. Kurczę, nie wiem czemu ten dedek coś tak coraz bardziej siada, nie? Myślę, ten... No bo się on zaczyna się, ponieważ zbliża się okres jego konieczności. Ważności. Kończy. O właśnie. No właśnie, trzeba będzie go opłacić. Niedługo też już, także... W sumie nawet myślałem, że może ogarnąć temat w ten sposób, że ten... Donatę, ale nie wiem. Widziałem, że ludzie, znaczy Rafik w sumie takie coś ogarnią. I niby tam zbierali na to, nie? No ale wiesz, zobaczymy jak to wszystko pójdzie, nie? O, to już Filip po niej sobie jedzie. Ty to 60 targasz? Chociaż w sumie to nie ma co ukrywać, 60 to sam raz do tego idzie. Ale nie zapominasz, że to jest kleko. A, Perkis. No tak. Ja zawsze na Perkinsy mówię klekot, nie wiem skąd mi się to wzięło. Nie wiem skąd ten pomysł, żeby działać w nocy. A, może dlatego, że mi się chciał czasu przesuwać. No bo jest klimat fajny. No, w sumie tak. Dawno robiliśmy też w nocy, w sumie tak bardziej wieczór jest, nie? No, takie dosyć piąta w nocy, ale późny wieczorek. No coś, co ty gadasz w nocy? To już wiosna, więc nie. Mamy... Powiedzmy, że mamy teraz tutaj u siebie... Co, taki kwiecień? Nie, no, troszkę dalej. Nie, później trochę. No, taki maj. Wczesny maj.
No, no to mamy majny i gitara, i co? Nie widzę, szczęśliwi są, dobra. Widzę, że normalnie po sobie pozgrabiam na cztery pokosy, więc sobie jeszcze raz przejadę. A i chyba kurde zdążę się tam do ciebie marszem podjechać na to pole, ewentualnie na to. No, chyba tam do ciebie podjadę. Idę, no. Ej, ej, Filip, Filip. Co tam? Dopłaty mi przyszły. Wiesz co to. Filip, oznacza? Stój! Wiem. Pod sklep, nie? Mhm. A, Filip, jak coś ten, nie wycofuj tam nic, nie wysypuj dopiero jak pójdę, okej? Okay? Kurde. Co? No oczywiście, mówiłem, jak wejść na magazynie, to postarę się. Ale gdzież, no. Oj, bo Marcin mnie skusił. Cielęta matko głupich, kurde. Jejku. Zaraz ci pójdę tam wyjaśnię. Wyjaśnij go na sukę. Nie, no dobra. Ale jak coś to weź, Filip, nie? Krzyczysz mi, kurczę, że... Chodź tu, małpo. Boże. Jaki ty jesteś neander, nie? Czekajcie. Odwiedź. Dobra. Ej, ja coś tutaj... No, cofaj, Ira. Gdzie ty dosypiesz, gościu? Ej, Riot. No? Ja coś tutaj będziesz miał chyba taki nieprzetrząśnięty pasek, taki jeden. O, dobra, Filip, cofaj, chodź tu. No to weź tam, przetrząśnij go, ej. Nie, bo po prostu jak chcę go przetrząsnąć, to napisz, że to pole nie należy do ciebie. A, co tam nic. Cofaj, cofaj, dobrze ci idzie. Super idzie, super, super. Coraz lepiej. O, takiego screena zrobię. Z tej górki. Dobra, cofaj, cofaj. I gotowe, weź sypo zaraz. Zrobisz sypo, dobra, i syp. Dobra, dziękować. O Boże. Ale jednak ta kolizja tutaj działa, nie? Czyli nie wysypuj się dalej, no i dobra. Mi wystarczy. Ej, dobra, jednak odwołuję swoje słowo, jednak będziesz miał to przetrząśnięte. No i widzisz elegancko, jak chcesz to potrafisz. Nie no, i to jest, kurczę, taka rozlowa, jakby na taśmówkę ten tył jechał i zgrabiał, nie? A tak, widzisz, muszę się męczyć. Ej, zapomniałem mikro włączyć, ja się śmiałem mocno, bo się zagrzebałem. A, wiem, widziałem. Zrobiłem screena, jak tam coś muciłeś tymi kołami. Więc troszkę będzie widać. No, jeszcze, dobra, jeszcze no i co? Dwa miesiące, jeszcze takie, że około 2 miesiące dożyli, a ten już muci. No ale jeszcze raz będzie trzeba to popryskać, no i po tych ksionokosach chyba do lasu będziemy jeszcze cisnąć, nie? No a teraz tylko na tartak sprzedać. Bo tam już coś tam się odzywali do nas, że ten, że jakaś współpraca, że co tam nic, a tam, a wiecie, jak co roku, nie? A dokładnie. Tego do roku dopiero ten, tartak budowali. Ale wiesz, omawiali przecież. No, zresztą odmalowywali tak dalej. No wiesz, Eluwa. Eluwa. No wiesz, przecież przewodniczący tego całego się zmienił, no to tartaku, no to zmiany musiał swoje wprowadzić. No tak, wiadomo. Dobra, ja teraz Marcinku jadę do ciebie tam już. Także. No, także spotkamy się za chwileczkę. O, tu widzę. Twoje ziemniaki jeszcze. Ej, już kurczę, jest ten nawet. A w sumie po nim. Albo nie. Jadę przez wieś. Już nawet ten. Jedzie raju przez wieś. No, na lampie się zapaliły. A, to 21 się w sumie zapalają, także. Nie no, ale krajobraz jest fajny, mam pod tą górkę, jeśli chodzi o ten. O lubelską. Także o, chodź. Idzie w tłumie. No, kurczę, tego szkoda, że im save dłużej jakby żyje, tym bardziej potem on laguje, nie? No, że odchodzę z swojego pierwszego save'a takiego zrobionego na tej mapie, to stała 60, nie? A tutaj teraz to, ojej, naprawdę, jeszcze z nagrywaniem to masakracja. Aż zaczęło miotać trochę. Miota, nie miał szatu. No. Ej, tutaj może te zwierzęta trochę lagują. Nie, co ty. O, już wyjeżdżam teraz w pole i jest inaczej, nie? No, ludzie, także fajnie. Pamiętajcie oczywiście też, żeby pisać takie fajne komentarze, no i ten z tymi sołtysami, żeby coś tam ogarnąć, nie? Wtedy... To po prostu na Strafpool mi zrobić tę ankietę. No, tak. Niech zaznaczają. To dokładnie tak. Może w tym odcinku albo w przyszłym będzie ankieta, no. Na wybór sołtysa gminy. No, dokładnie. Zobaczymy to wszystko, jak to się potoczy.
No i też nie wiem tylko jak te ankiety zrobię. Czekaj, będzie na Łomrze, tam będzie dwie ankiety będą do wypełnienia, także jak chcesz ludzie to dwie ankieciki chyba dacie radę na pewno. Ej, musieli. Ej, ja z twoich pól też mam pozbierać? Z moich? Tak. Nie, ja bym chciał na cienko, wiesz, ogarnąć. To co ja w następnym? Dobra, nieważne, zamykam się. No to sobie może będziesz mi pomagał przy tym, nie? Będziemy dobra. To wodzić razem. Dobra, tu już chyba skończyłeś, tak? Kto? Ja tak. Domocnia mówię. Okej, dobra, też sobie wjeżdżam. Elegancja, Francja. Rozkładamy sobie. I lecimy z tematem, okej. No, tutaj też w ogóle taka łąka, nigdy z niej nie korzystaliśmy jakby. Więc, no, postanowiłem sobie skorzystać właśnie. No nie bez powodu to jest łąka. Miało być to pole w sumie. Nie wiem, co zrobić, na was jeden pole, czy nie? Marcin, jak uważasz? Ja uważam, żeby to był ugór. Ugór, tak? Czyli taka jak jest. No i bardzo fajnie. Ja się to zbliża. Co ty robisz tam? Nic. Już kitram butelki. Marcin, środowisko naturalne. Już kitram butelki. Dobra, chyba zgrabiłem tam, nie? Poszło jakoś. No, lepiej już jest, okej. Także ten... szczęść Boże. No, szczęść Boże, cześć. W ogóle tak patrzę tutaj, tu jest ten... A, dobra, zresztą. Nic, nie będę się odzywał. Bo zrobię nową część mapy to właśnie w tym miejscu, nie? I tak patrzę, jak to wygląda paskudnie teraz, a tam później to już miodzie, nie? Dobra, także sobie jeszcze pozgrałem troszeczkę tych minut, nie wiem, no jeszcze z, nie będziemy 5 minut odcinka mamy, także spokojnie powinien to pozgrabiać. No i oczywiście jeszcze pojedziemy sobie na tamto drugie pole. I zaczniemy to chyba prasować coś, nie? Coś z tym robić, ewentualnie zbierać luzem i do biegazowni włazić. Także tak. W sumie. Marcin, nie zrobiłem ci zdjęcia, ale chyba się nie obrazisz. Nie obrażę się. Zapomniałem o tobie. Znowu. Nie no, żartuję, pierwszy raz chyba. Nie obrażę się. No widzicie, Marcin się nie obraża, ale jest spoko gościa, naprawdę. Mówię wam, Marcin to jest jedna z lepszych mord. Wiecie? Oj, bo się zaczerwienie się. No, mord to ten typ z Pingwinem z Madagaskaru, ten taki. A, no ten co no. Temu Julianowi, no, to ten stopy uwielbiał. No, chyba tak. Dobra. Mam dziwne skojarzenie, ale się nie będę wypowiadał. Dobra, nie mów nic, ja już wiem. No, i także ten. Co jeszcze mam powiedzieć? No, oczywiście, na samym odcinku na pewno będzie jeszcze z Sianokosów, te ostatnia już akcja taka wykończeniowa, kończymy te Sianokosy. I potem, oczywiście, ten wypad do lasu planujemy. Dodatkowo, już wybory na tego sołtysa chyba. Co? No, do Rzynka gdzieś pojemy, nie? No. Na dożynkach ogarniemy sobie gdzieś jakoś. O! Właśnie, także. No, w ogóle bardzo fajnie, że wam się spodobał ten odcinek z wystawy tej, z tych pokazów maszyn rolniczych. Naprawdę miło, żeście go przyjęli. Co prawda, Filip tam nie wystąpił, ale był duchem. Operatorem ciągnika na pokazach, więc jakby też był. Nie, no bo wiecie, on był tak zajęty, on tam fuszkę taką dołapał i musiał się wywiązać. Na odcinku nie miał czasu. Dobra, już powiedzmy, że podstałem ze stołu. No, no i po prostu mamy pijaka w zespole i co zrobić? Już dwóch. Ale pijaka w garniturze. No, pijaka w zespole garniturowym. A drugi pijak w MTZ. Nie, pijaka z zespołem garniturowym. O, pijaka z zespołem Downa. O, jeszcze lepiej. No, także... Ale no. Czekaj. Czego ty o sobie powiedziałeś? Boże. Filip, proszę cię, stać ci na więcej, nie? Jak kiedyś pamiętam, jak właśnie Filip tak mi cisnął. Nie, odcinku, nie chcę ci się rewać. Aj, ten Filip. Tak, była ta taka bajka, ta Ach, ten Andy, to powinno być Ach, pamiętam, Filip. A to ten gościu, co ciągle odwalał, nie? Tam jakieś odcinki robił, takie śmiechowy gościu był właśnie, no pamiętam. Młodzieżowy, fajny, naprawdę. No, i też ogólnie mam fajny pomysł, też taki hashtag spoiler wam delikatnie zrobię, co do lubelskiej 3.1. Bo widzicie, to są takie punkty, takie świecące. Od znaczników kupowania i robienia misji. Od nowej wersji mapy właśnie będzie możliwość
będzie możliwość. Właściwie będzie zmieniony cały ten znacznik na coś ciekawego, mianowicie coś bardziej polskiego, coś czego nie widziałem na żadnej innej mapie. Czyli... znaczy w 17 na żadnej innej mapie. Czyli zrobię po prostu znak sprzedam jakiś tam, nie? Wiecie, sprzedam numer telefonu, czy nawet bez numeru telefonu po prostu sprzedam ogłoszenie jakieś, nie? Ogarnę i w ten sposób chyba byłoby lepiej, co nie? No właśnie, także... jedyne czego mi szkoda, że w farmingu nie ma tych misji na przykład na włożenie czegoś, nie? Czy na wykoszenie czegoś. W sumie teraz niby koszenie to zastępuje misja na polu. Nie wiem, ale jednak zawsze szkoda, że nie ma tego, nie? Nie wiem, prądel, od kiedy gram w farminga, to się nigdy nie mogłem spotkać z misją na oranie. Chyba takie nie ma. Jak to nie? On musi włączyć przymusową orkę. No ma wyłączyć? Włączyć. No to ma włączyć od początku farminga. No co ty? No i nigdy się z tym ale nie na każdym save'ie ona się resetuje, wiesz ode mnie? No. Ja przecież miałem kilkanaście misji na tym z orką, nie? No ja Westbridge Hills, jak grałem na tym otwartym filmie, tym pierwszym, nie wiem, drugim sezonie, to tam właśnie robiłem sobie misję przed odcinkami, to o, normalnie orka była, nie? Ja jakoś nigdy nie mogę znaleźć. Dobra, ja już siebie skończyłem w robotę. No i elegancko. Także film fajnie skończył. Ja też skończyłem robotę, dopłaty przyszły, no to teraz to oznacza, że tylko jedno idzie pod sklep. No właśnie, dobra. O, akurat wieczór. Alkoholizacja, no. Widzę, zaraz będzie pełna, także pomalutku sobie będziemy odcinek kończyć, jeszcze tylko dojdziemy sobie do końca. Jak akurat powinniśmy to wszystko zwinąć, ten pokos. Zresztą Święta Trójca czeka Stefan, Zbyszek i Artur. Stefan, Zbyszek i Artur. Teraz zapamiętałem. A na wystawie to ty się... nie, ty powiedziałeś, potem ja się walnąłem i potem ty się walnąłeś jeszcze bardziej, nie? Tak. To nas z Kopkiem zauważyliśmy to wszystko. Także pamiętaj, Marcin, strzeż się, to już wszystko jest, że kameruje, nie? Dobra. Tu wiecie, skup mamy ten fajnie młodzieżowy. Szkoda też... No, pasowałby jakiś nowy skup. Ślady są wyłączone? Ślady? Wyłączone. Znaczy, Crop Destruction, no. Tak? Tak. No to wyłączone jest. A, to luzik. No, bo wiem, że ty lubisz skracać sobie. A opryski niedługo też, tak, że ja wolę mieć jednak trochę z tych pól jakiś zysk. Plon. No, plon, dokładnie. No, ale jak ja mówiłem, że to włączyć na czat oprysków, to nie. Zorane, kurde, każde pole jest przez te. No bo to nie moja wina akurat, powinniśmy normalnie to wszystko przeorać, czy ten. Nie przeorać, tylko opryskać i tyle. A że to się porobiło, to już nie moja wina. Twoja. Oj, no i co z tego? Zaraz szukasz winnych. Tak. Nie, no, że, dobra. Dobra, bierzemy pomidorka na zagryzkę i jadę pod sklep. O, pomidorka na zagryzkę. Weźmy jeszcze jednego urwi, też nie? Ja już tam będę jechał, także... ludziska, z wami się niestety będziemy musieli już pożegnać, nie? Nie, pożegnamy się pod sklepem. Ale nie, bo zanim ja tam dojadę, gościu nie chcę, wiesz, tasiemiec potem to wychodzi. To bierz molucha i buta. Tasiemiec wychodzi, rozumiesz? Ja nie mam internetu ze stali. Nawet nie mam z drewna. Ho. Zwykle on to jest, wiesz, taki legit, no on po alkoholizacji nie jeździ niczym. Więc on... A, to. Więc jakby on maluchem tutaj przyjechał, tak by nie wiadomo, co by się stało. Ten maluch tak jest niekontrolowany. Dobrze, ludzie. Także, nie wiem, czy ten Kobek jeszcze jest. Jeśli jest, to tam Kobek odezwie się. Jestem. Okej, dobra. Także, z prawie samym składem się żegnamy. Oczywiście nie było z nami wodza, ale to inna historia, nie na ten odcinek. Inna inszość. No. Także już sobie jadę, w sumie na 32 teraz, tam koło 32. No koło, dobra. Dobra, także ja jestem Radzi Blaze, ze mną był Kopek, Marcin oraz Filip. Do kolejnych odcinków z sąsiedzi z Lubelszczyzny. Trzymajcie się. No i cześć. No cześć. Siema, kochaj, cześć. Szczęść no, Boże. Cześć. No, to już tam lepiej nieszczęść. Lol.